Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 25 werset. Gdy pewna pani o imieniu Sylwia weszła do pokoju gościnnego, jej ojciec akurat miał gościa, a był to jego wieloletni przyjaciel. Nie chcąc przeszkadzać, Sylwia chciała szybko wymknąć się z nieco niezręcznej dla niej sytuacji, ale przyjaciel ojca zagadnął ją, pytając o jej bieżącą sytuację. Ledwie zdążyli wymienić kilka zdań, gdy ojciec Sylwii dostał telefon i opuścił pokój. Wtedy jego przyjaciel zadał Sylwii pytanie, którego raczej się zupełnie nie spodziewała. Czy Pan Jezus Chrystus jest Twoim osobistym Zbawicielem? Zapytał ze skierowanym na nią wzrokiem. Pani Sylwia, będąc zakłopotana zadanym pytaniem, odparła: właściwie to chciałabym móc tak powiedzieć. Przyjaciel ojca Sylwii zaproponował grzecznie Sylwii, by zaczęła sięgać po Biblię i by przeczytała sobie 53 rozdział Księgi Izajasza, tak jak gdyby był adresowany osobiście i bezpośrednio do niej. Ojciec Sylwii wciąż nie nadchodził, gdyż rozmowa telefoniczna się przedłużała. Wtedy pani Sylwia widziała już kilka razy tego mężczyznę, gdy odwiedzał jej ojca, ale nigdy dotychczas tak z nim nie rozmawiała. Słyszała tylko o nim, że jest wierzący i że dość często rozmawiał z jej ojcem o Bogu. Ojciec Sylwii znał się ze swoim przyjacielem od wielu lat, gdyż kiedyś ze sobą pracowali w jednej firmie. Interesował się sprawami zbawienia i wiary w Boga. Sięgał również od czasu do czasu po Biblię i chętnie rozmawiał ze swoim przyjacielem o tych sprawach. Nie było jednakże dotychczas takiego momentu, by ojciec Sylwii jawnie oświadczył, że się nawrócił. Potrafił jednakże wyznać, że czuł się nieraz zagubiony w tym życiu, jak gdyby się błąkał, nie mając celu. Ojciec Sylwii również słyszał o konieczności nawrócenia, a teraz jego córka tak samo mogła usłyszeć o Panu Jezusie Chrystusie, pasterzu zgubionych owiec. Ale decyzja o nawróceniu należy do każdego osobiście. Tego nie da się nikomu narzucić, ani zasadniczo, zastępczo za kogoś załatwić. Jest to postanowienie osobiste serca. Fundamentalna decyzja przesądzająca o wieczności. Bóg daje ludziom czas, by zawrócili ze swoich dróg i przyszli do dobrego pasterza, którego Pan Jezus Chrystus tutaj widzimy, że przedstawia. Pan Jezus Chrystus jako dobry pasterz oddał swoje życie za grzeszników, do których ze swej natury zalicza się każdy człowiek. Tym pasterzem jest Pan Jezus Chrystus, który chce człowieka doprowadzić tą właściwą ścieżką życia do wieczności i uchronić przed Bożym wiecznym sądem. Każdy, kto pozwoli się Jemu poprowadzić przez życie, doświadczy Jego troski i opieki w każdym momencie swojego życia. Czy zależy Ci na tym, aby się nawrócić, drogi przyjacielu? Nie ma ważniejszej rzeczy niż nawrócenie się do Boga.